Browar Energetyków to impreza, można powiedzieć, że już z tradycją, ponieważ od 3 lat spotykamy się na stokach polskich gór. Dzisiaj na starcie prawie 120 zawodników zgłoszonych. Zawody bardzo ładne, wymagające, ponieważ śnieg jest twardy. Znajdujemy się w Korwielowie w tej chwili. Puchar Energetyków to fantastyczna zabawa na świeżym powietrzu. Naprawdę fajna impreza, warto tu przyjechać. Puchar Energetyków to fajna zabawa. Pierwszy raz jestem, ale będę jeździł teraz częściej. Cały czas energia, muzyka, jest dobrze, jest fajnie. Można pojeździć na nartach, troszkę się powyścigować, no i myślę, że wszyscy z tego powodu są bardzo zadowoleni. Okej, meta gotowa. Lewy gotowy? Gotowy. Prawy gotowy? Uwaga! Jazda! Kilka razy pani stawała ci na podium. Jak się pani czuje, jaki taka wielokrotna zwycięzczyni? Super, fantastycznie. Tym bardziej, że jestem całą rodziną, z dzieciakami, z mężem, także tym bardziej większa satysfakcja. Organizatorzy skomplikowali nam troszkę przejazd, podkręcili ostatnie bramki, więc tutaj była loteria. No, trzeba było jechać z głową, jednym słowem. Jest to wspaniała impreza, która integruje pracowników grupy Tauron. Często pracownicy spółek nie mają okazji do kontaktu, a tego typu imprezy są wspaniałą właśnie możliwością do poznania się, do integracji, no i też do współzawodnictwa. Jest to jedno z lepszych posunięć Tauron Polska Energia, że wciąga niejako w zabawę, sport, rekreację na świeżym powietrzu swoich pracowników, całej grupy. Warto to kontynuować.